Witamy na Szlaku Latawca. Tym razem przedstawimy firmę dobrze znaną mieszkańcom Gorzowa i to z różnych form działalności. Chodzi o miejską spółkę o dźwięcznej nazwie Inneco. Czym ona jest i czym się zajmuje, opowie jej prezes. Spółka Inneco to w zasadzie korporacja miejska zrzeszająca w swoich strukturach bardzo wiele działalności, począwszy od podstawowej, jaką jest zagospodarowanie odpadów, poprzez spółki, które zajmują się sprzątaniem ulic miasta, poprzez działalności związane z krzewieniem sportu, w naszym przypadku jest to pole golfowe, poprzez działalność wprost komercyjną, jaką realizuje laboratorium, no cały szereg działań różnego rodzaju. Dzisiaj Inneco jako korporacja miejska to 10 spółek aktywnie działających na terenie miasta i regionu. Z jednej strony mamy tą część wprost biznesową, ale też mamy pewnego rodzaju misję do wypełnienia związaną z ochroną środowiska jako spółka wywodząca się, bo to jednak Inneco to 25 lat tradycji, wywodząca się z zagospodarowania odpadów, to mamy też tą bardzo poważną misję do spełnienia, jaką jest edukacja. Cały szereg działań, które my prowadzimy w myśl zasady spółka efektywna, ale i skierowana dla mieszkańców, cały szereg działań zmierzających do poprawy edukacji, począwszy od tego, czym wielu się zajmuje, czyli edukacji dla małych dzieci, poprzez edukację dorosłych. Mamy dość dużą akcję coroczną Wymień Odpady na Kulturalne Wypady. To jest o tyle ciekawa akcja, bo to nie jest już w zasadzie nasza akcja, tylko ogólnomiejska, czy wręcz ogólnoregionalna, ponieważ uczestniczą w niej także inne spółki z branży, a w ramach tej akcji przy okazji zabawy edukujemy dorosłych w obszarze tego, jak należy selekcjonować odpady. Spółka Inneco na co dzień współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami. Wachlarz tych działań jest szeroki. Współpraca dla nas to jest podstawowa rzecz. Akurat w tej akcji, o której wspomniałem, widać tą współpracę bardzo wyraźnie, ponieważ w zasadzie ta akcja ma już charakter takiego festynu miejskiego, dużego wydarzenia, gdzie spółki z branży, między innymi Eneris, między innymi Rangsels, Laguna, każdy dokłada coś albo organizacyjnie, albo finansowo. W efekcie mamy naprawdę duże, ciekawe wydarzenie miejskie. Przedstawiciele Inneco uczestniczą w przedsięwzięciach związanych z promocją gospodarczą miejskiego obszaru funkcjonalnego. Sam projekt jest bardzo ciekawym projektem, dlatego, bo pokazuje cały szereg przestrzeni, gdzie współpraca miasta Gorzów z gminami pobliskimi no nabiera rzeczywiście kolorów. My mamy swoją współpracę, my też próbujemy to robić. Mamy tą przyjemność, że na naszym terenie znajduje się, na terenie pola golfowego znajduje się namiot, gdzie odbywają się spotkania w ramach tejże struktury. Biznes to przede wszystkim komunikacja, od niej się musi zacząć, więc to ma jak najbardziej sens. Przyznam, że kiedyś sam zachęcałem do tego, żeby coś takiego się odbywało. Dzisiaj to już ma rzeczywiście wymiar takich cyklicznych spotkań. Znakomita inicjatywa. To wszystko w tym odcinku. Latawiec gorzowskiego MOF-u rusza niestrudzenie w dalszą drogę mimo upałów. Gdzie zaniosą go gospodarcze prądy powietrzne, przekonacie się Państwo za tydzień. Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Santoka etap drugi, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.